Witam i zapraszam na dzisiejszy Board News. Mówcie też innym o planszowym Teleekspresie i kanale On Table i nie zapomnijcie subskrybować. A w każdy wtorek i czwartek o 8 rano zapraszam Was na nowy materiał na On Table. A teraz startujemy z Board News. Grafic Rainera Knizi to nowość od wydawnictwa Egmont. To gra wielokrotnie nagradzana i nominowana m.in. do prestiżowej Spiel des Jahres tytułem najlepszej gry w Szwecji. O czym jest? Krótko mówiąc, to Tetris na planszy. Więcej na temat tej gry opowie Wam Monika, bo jest to gra familijna bez ograniczeń wiekowych dla grających, a jej premiera miała miejsce w miniony piątek. Tutaj głównym atrybutem jest ołówek i kartka. Chodzi o grę z serii Imperial Settlers Roll and Write. Jej premiery możemy spodziewać się już w czerwcu, a w miniony piątek Portal Games uruchomił przedsprzedaż, a więc możecie już kupić Osadników Wykreślane Imperium. Sklepowa premiera gry Mage Knight Ultimate Edition miała miejsce w miniony czwartek. To wielkie pudło od Portal Games, poza grą podstawową, kryje w sobie trzy rozszerzenia. Zaginiony Legion, Krank oraz Cienie Tezli. Ponadto, poza ogromem komponentów, w pudełku znajdziecie także nowe karty, a także figurki pomalowane według nowego wzoru. Niebawem na kanale On Table pojawi się materiał o tej grze, a tymczasem warto wspomnieć, że jej nakład wyczerpał się, a dodruk tej gry planowany jest na koniec tego roku. Na tym nie koniec pomyślnych wieści od wydawnictwa Rebel. Ten wydawca podał środek wakacji jako ten moment, kiedy na sklepowych półkach znajdzie się gra Nemesis. A więc podróż w kosmosie i mierzenie się nie tylko z obcymi, ale także własnym strachem i słabościami będzie już niebawem możliwa również na Waszych stołach. Jeśli chcecie zobaczyć rozgrywkę, zapraszam na mój gameplay, który dostępny jest na kanale On Table. W miniony czwartek swoją premierę miała zapowiadana już w Board News gra Newton od wydawnictwa Lucrum Games. W tej grze możecie stać się ambitnym naukowcem, którego marzeniem jest zostanie wielkim geniuszem swoich czasów. Kto z Was jest chętny i żądny punktów? Dużej liczby punktów. Wydawnictwo Czacha Games poinformowało właśnie o nowej grze, która ma zamiar ujrzeć światło dzienne już we wrześniu. Właśnie wtedy na sklepowe półki ma trafić gra Spacegate Odyssey w polskiej wersji językowej. To gra od 2 do 4 graczy, w której możecie wcielać się w przywódców Konfederacji chcącej skolonizować właśnie odkryte egzoplanety. Ilu osadników opuszczających Ziemię zdołacie wysłać do nowego domu? O tym w dużym skrócie jest Spacegate Odyssey. Mój dzisiejszy gość z cyklu Karty na stół. Niektórzy z Was będą bardziej kojarzyć go z wydawnictwem Nasza Księgarnia, gdzie pracuje, a inni z Gradaniem, gdzie nagrywa. Posłuchajcie, jak na 5 pytań odpowiada Windziarz. Cześć wszystkim, cześć Asiu, dziękuję za zaproszenie do programu. Odpowiadam na pytania. Moja pierwsza planszówka i od kiedy gram? Takie pierwsze planszówki pojawiły się w moim życiu, jak byłem bardzo, bardzo mały. Były to takie gry głównie karciane, graliśmy z rodzicami w różne gry. Takim chyba pierwszym pamiętną to była Fortuna, bo zagrywaliśmy się w to rodzinnie bardzo, bardzo długo. A takie nowoczesne planszówki to za sprawą mojego brata jakieś około 9-10 lat temu przywiózł do domu kiedyś, nie pamiętam, chyba Ticket to Ride albo Carcassonne, którą z tych dwóch gier zagraliśmy, bardzo mi się spodobało. Brat zaczął przechodzić nowe gry, no i tak właśnie się to zaczęło toczyć, czyli zacząłem tradycję grać, aż w końcu założyłem podcast. Ile mam gier w kolekcji? Nie jestem w stanie powiedzieć, ile mam gier w kolekcji, bo nie wiem. Tak naprawdę szacuję, że pewnie powyżej 400 w tym momencie, chociaż uszczuplam cały czas swoją kolekcję, za dużo tego niestety już mam. Najlepsza gra i dlaczego? Wybrałem 3 gry, dlatego że nie potrafię wybrać jednej, takiej konkretnie jednej. Wiadomo, że zależy to bardzo od tego, z kim gram i ile mamy czasu. Zacznę może od po prawej strony, Zamki Burgundii, Schlefanfeld. Świetna gra, w której budujemy sobie takie, powiedzmy, nazwijmy to królestwo. Bardzo duża regrywalność, mam bardzo dużo partii zagranych, praktycznie wszystkie dodatki. Niesamowita, chyba najlepsza gra Schlefanfelda, którą udało mu się stworzyć. Druga gra to Stone Age. Stone Age jest to jedna z pierwszych gier, którą kupiłem jakby już dla siebie, do domu, za własne pieniądze. Niepożyczana od kogoś tam, czy grana w jakimś klubie. Świetna gra familijna. Zakładam, że mam jakieś 1500 partii online zagranych, także bardzo, bardzo to lubię. No i ostatnia to Chaos w Starym Świecie, tutaj pudełko od Rogatego Szczura. Bardzo lubię grać to, aczkolwiek trudno zabrać się skład, gra nie będzie miała reprintu, także już taki towar deficytowy.
Uwielbiam, a z tym dodatkiem jest to dla mnie wręcz taki absolutny must have dla każdego fana planszówek. Moje ulubione hobby poza grami planszowymi. Myślę, że takie trzy hobby. Pierwsza z nich to podróże. Uwielbiam wyjeżdżać, uwielbiam zwiedzać nowe miejsca. Uwielbiam też planować. Uwielbiam takie poczucie nerwowości związane z wyjazdami. Bardzo, bardzo, bardzo dużo podróżuję, także bardzo to lubię. Druga to koszykówka. Kibicuję, jeżdżę na mecze. Też gram pomimo swojego niskiego wzrostu. Marzeniem pewnie jest zobaczyć przeze mnie na żywo mecz NBA. No i trzecie to komiksy. Uwielbiam czytać komiksy, zbierać komiksy. Staram się codziennie czytać coś sobie albo swoim dzieciom. Także bardzo, bardzo lubię te właśnie trzy rzeczy. Podróże, koszykówkę oraz komiksy. Z kim najchętniej zagrałbyś partię i dlaczego i w jaką grę? Nie mam takiej osoby, nie myślałem o tym, że jest jakaś konkretna osoba, którą bym chciał strasznie w coś konkretnie zagrać. Dlatego wybiorę mój skład gradania, bo rzadko udaje nam się w tym momencie grać razem. Ten skład to oczywiście Kratusz, Czuniek, Ink, no i ja. Kratusz mieszka teraz w Anglii, więc bardzo rzadko się widujemy. Dlatego myślę, że to sprawiło mi największą przyjemność. Także tyle ode mnie. Pozdrawiam Was wszystkich i dzięki. Jeżeli macie sentyment do gry Tetris, którą zapewne wszyscy znają, to teraz możecie pograć sobie w planszową jego wersję. W grze Fizz będziemy mieć takie oto rampy, po których będą się zsuwać nasze klocuszki, no i oczywiście zasada jest ta sama, będziemy się starali zająć jak najwięcej pól. No i osoba, która zrobi to najlepiej, wygra grę. Więc zasady są banalnie proste, ale trzeba trochę pogłówkować. Jeżeli ktoś lubi gry logiczne, no i właśnie ma sentyment do tego klasyka, to myślę, że na pewno ta gra może mu się spodobać. Dzięki grze kieszonkowe kasyno będziemy mogli naprawdę poczuć się tak, jakbyśmy grali w kasynie. Będziemy tutaj sobie rzucać kostkami z przeróżnymi symbolami i w zależności od tego, co na nich wypadnie, będziemy mogli sobie kupić daną kartę. Będziemy mogli też czasami zaryzykować, odrzucić sobie jeden z takich żetonów i wówczas rzucić naszymi kostkami jeszcze raz. Podczas gry będzie też trzeba uważać, żeby inni nie podkradli nam naszych kart, no i żeby nie stracić wszystkiego. Rozwaga przede wszystkim. A na koniec gry oczywiście osoba, która będzie miała najwięcej kart z jak największą ilością punktów, wygra tą zabawę. W grze Kolejowy Szlak naszym zadaniem będzie to, żeby łączyć ze sobą wyjścia za pośrednictwem rysowania tras, które będą tworzyć tak zwane sieci. Żeby w ogóle grać, będziemy sobie rzucać kostkami i kostki nam będą pokazywały fragmenty, które będziemy sobie przenosić na naszą tablicę suchościeralną. Do gry mamy również dołączone specjalne mazaki, którymi będziemy mogli mazać po tej tablicy, a po skończonej rozgrywce bez problemu to wszystko zetrzeć, dzięki czemu będą to komponenty wielokrotnego użytku. Jest to bardzo fajna propozycja, szczególnie dla osób, które lubią gry logiczne oraz lubią rysować. Gra Boss Monster, powstanie minibossów, to kolejna gra z serii Boss Monster, w której będziemy budować sobie nasze podziemie, a potem wabić bohaterów, którzy powinni do nich zejść, no i będziemy ich niszczyć. Jeżeli nam się uda ten nasz plan, no to będziemy wygrywać grę. Będą tu się działy różne rzeczy, będziemy mieć do pomocy właśnie minibossów, którzy nam będą pomagali w rozgrywce, będą przeróżne postaci, no i oczywiście gra jest niezwykle klimatyczna, ponieważ tak jak poprzednie też części Boss Monstera, przypomina takie stare cyfrowe gry rodem prosto z Game Boya, czy też jakichś innych konsol, czy po prostu bardzo starych gier na komputer. W grze Lochy i Kwoki będziemy schodzić do podziemi, żeby zdobyć jak największą ilość skarbów. W tym celu będziemy wykładać karty ze skarbami i osoba, która jako pierwsza zauważy, którego rodzaju skarbów na wyłożonych kartach jest najwięcej i krzyknie ich nazwę, wówczas będzie zgarniać karty na swoją rękę. Będziemy musieli się podczas gry strzec kart ze smokiem, bo wówczas będziemy musieli się bronić przed nim albo tarczą, albo będziemy musieli rzucić smokowi na pożarcie kwokę. Czasami też na wyłożonych kartach jakaś ilość różnych symboli będzie taka sama, wówczas będzie trzeba jak najszybciej chwycić skrzyneczkę ze skarbami, żeby pozyskać karty. Będziemy też sobie tutaj karty podkradać, na pewno będzie to rozrywka taka świetna na spostrzegawczość i na ćwiczenie refleksu. W najbliższą środę, czyli 22 maja o godzinie 11 na Wspieram To startuje kampania gry Pangea. Kanał On Table ma przyjemność objąć ten projekt patronatem medialnym, a nieco więcej na temat tej gry będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć na kanale On Table. W tej grze mamy model posągu Światowida, który w zależności od scenariusza pozwala sięgnąć graczom po błogosławieństwa, ale także wskazuje upływ czasu.
W trakcie gry różne karty spowodują rotację posągu. Często wywoła to nieoczekiwane zmiany na planszy, co może ułatwić bądź utrudnić rozgrywkę. Kampania gry Zerywia, bo o niej właśnie mówię, startuje wraz z końcem miesiąca maja na platformie Wspieram To. A więcej na temat tego projektu i samej kampanii opowie Wam autor tej gry już niebawem na kanale On Table. Do 21 czerwca na platformie Wspieram To potrwa kampania gier fabularnych dla dzieci. Projekt został już ufundowany, a obecnie trwa walka o odblokowanie kolejnych celów kampanii. Gra językowa Rymy, obrazki i słowa to projekt, który wystartował na Wspieram To. Kampania tej gry potrwa do 8 czerwca. To edukacyjna gra Memo, w której gracze będą uczyć się języka angielskiego. W najbliższy wtorek, 21 maja na platformie Zagram w To startuje kampania gry 878 Wikingowie. Aria Control, sporo figurek i klimat wojenny. Jeśli to lubisz, warto zainteresować się tym projektem. Na czerwiec na platformie Zagram w To planowany jest start kampanii gry Chytrogród od wydawnictwa Hexi Studio. Oryginalny tytuł gry to Slyville. Więcej na temat tego tytułu usłyszycie w moim nowym cyklu na kanale On Table. Aby więc nie przegapić takich ciekawostek, subskrybujcie kanał. Na pewno wiele osób marzyło o tym, aby zbudować swoje małe imperium. Macie szansę to zrobić dzięki grze It's a Wonderful World. W grze generalnie chodzi o to, że w procesie draftu będziemy dostawali kolejne karty, które będą różnymi pomysłami, budynkami i maszynami. No i będziemy mogli później te karty budować albo przerabiać na surowce. No właśnie, surowce potrzebujemy po to oczywiście, aby te nasze budynki wznosić. No i te budynki będą nam dawały różne bonusy. Między innymi możemy dostać jakąś większą ilość punktów, albo możemy dostać jakieś bonusowe surowce. Te surowce będziemy otrzymywać w czasie produkcji, a więc tutaj jest taki jakby taki mechanizm budowania takiego małego silniczka, w którym będziemy chcieli otrzymywać te surowce, które nas interesują. No i będzie to tak jakby determinowało to, jakie karty będziemy chcieli wybierać w procesie draftu, czyli część surowców będziemy otrzymywali dzięki tej produkcji, którą wybudujemy, a część surowców będziemy musieli otrzymywać z kart, które będziemy poświęcali. Dodatkowo problem regrywalności gry został tutaj dość ciekawie rozwiązany, to znaczy możemy dokupić sobie oprócz tej podstawowej wersji gry takie pakieciki zafoliowane, także nie wiemy co w nich jest, kart. No i jeżeli taki pakiet otworzymy, to dostajemy tam nowe pomysły, budynki, maszyny właśnie, no i możemy je wtasować do naszej ogólnej puli dostępnych kart. No dzięki temu ta regrywalność się zwiększa i gra jest taka bardziej rozwinięta, bardziej urozmaicona. Grą, na którą na pewno czekało wiele osób, jest Devil May Cry. W grze generalnie chodzi o to, że wcielamy się w grupę bohaterów, dobrze znanych nam w cyfrowej wersji tej gry, no i musimy wspólnie odpierać falę wrogów, falę demonów. No ale tak na tym etapie wydaje się, może to gra kooperacyjna, no ale okazuje się, że nie. W grze zwycięzca może być tylko jeden. Chodzi generalnie o to, że jako grupa odpieramy te fale wrogów, no i zdobywamy czerwone orby, które pozwalają nam rozwijać nasze postacie, zdobywać nowe zdolności, ataki. No ale będziemy musieli tutaj ataki przeprowadzać w jak najbardziej efektowny sposób, tak żebyśmy budowali combo, żebyśmy dostawali takie punkty za styl. Dzięki temu oczywiście możliwe jest zwycięstwo, ale należy tutaj uważać. Może się bowiem zdarzyć tak, że ktoś będzie budował sobie to combo, będzie myślał, zdobyłem bardzo dużo punktów, ale tak naprawdę jedno obrażenie, jeden atak ze strony przeciwnika, który dostaniemy, sprawia, że to nasze combo redukuje się do zera, no i nagle z bardzo dużej ilości punktów mamy tak naprawdę zero. Oczywiście w grze można zginąć, co sprawia, że do końca fali nie przeprowadzamy żadnych ataków, nie dostajemy żadnych punktów. No i jakby jest to taki duży punishment dla nas, no bo patrzymy jak inni pną się po tej drabinie do zwycięstwa, a my sobie gdzieś tam siedzimy z tyłu. Na pewno trzeba też wspomnieć o figurkach, które jeżeli naprawdę będą miały taką ilość detalu jak na wizualizacjach, no to będą cieszyły niejedno oko. Oczywiście w grze oprócz tych ludzkich form dostajemy też demoniczne formy naszych bohaterów, no które są zachwycające, no i na pewno każdy będzie chciał poprowadzić do walki takiego demonicznego bohatera. Jeżeli jesteście fanami Devil May Cry albo po prostu chcielibyście zamówić tą grę, to jej kampania kończy się w najbliższą środę, czyli 22 maja, bo twórcy przewidzieli na nią jedynie tydzień.
ostatnią grą na dzisiaj jest Bytes, czyli gra mała, przenośna, no i prosta, ale za to wymagająca od nas sporej ilości myślenia. Generalnie będzie w niej chodziło o to, że gracze będą musieli doprowadzić grupę 5 mrówek do mrowiska po takim szlaku zjedzenia. Każda mrówka ma jeden z 5 kolorów dopasowany do odpowiedniego rodzaju jedzenia, czyli na przykład czerwona mrówka będzie mogła stawać jedynie na czerwonych jabłkach, kiedy na przykład żółta mrówka może stawać tylko na żółtym serze. W związku z tym, że te mrówki mogą ustawiać się tylko na najbliższym pożywieniu na tym szlaku, to gracze będą wybierali, czy chcą zebrać to pożywienie przed mrówką, czy za nią. W ten sposób będziemy budowali taki nasz stosik zebranego pożywienia, który będzie nam potem dostarczał punktów zwycięstwa. Ilość punktów, jakie dostaniemy, zależy od tego, w jakiej kolejności te mrówki dotrą do mrowiska. No bo jakieś pożywienie może być warte 0 punktów, a jakieś może być warte 4. Generalnie w grze będzie też wprowadzone takie urozmaicenie karty, m.in. karty czekolady i karty wina, które będą wprowadzały małe zmiany, tak żeby każda rozgrywka jednak troszeczkę różniła się od tej poprzedniej. Generalnie Bytes jest dobrą propozycją dla graczy młodszych, no bo są tutaj proste zasady, ale jednak trzeba się trochę wysilić, pomyśleć, pomanipulować, tak żeby te mrówki dotarły do mrowiska w takiej kolejności, jak my chcemy, no i żebyśmy zebrali tylko te najbardziej wartościowe pożywienia. Jeżeli interesuje Was ta gra, chcielibyście ją zajmować, albo przynajmniej na nią zerknąć, to jej kampania trwa do 7 czerwca. 15 maja na Kickstarterze wystartowała kampania gry House of Horror, której prezentację mieliście okazję zobaczyć w Board News. Jeśli zainteresował Was ten tytuł, link do kampanii znajdziecie w opisie. Od nas dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą uwagę i zapraszamy Was za tydzień. A ja zapraszam w każdy wtorek i czwartek o 8 rano na nowy materiał na OnTable. Do zobaczenia!